zaśpiewać coś o Konfederacji Barskiej. Więc proponuję piosenkę, która opowiada o tym, jak to się działo w Wielkopolsce. Szczerze powiedziawszy, w Wielkopolsce działo się lepiej niż wreszcie kraju. Co nie znaczy, że dobrze. Jak to niektórzy mówią, dobrze, ale nie tragicznie. Otóż była tam i tragedia, były tam i bohaterskie walki, natomiast no, trzeba powiedzieć, nie mieliśmy armii. Nie jest prawdą, że Konfederaci walczyli jako pospolite ruszenie. Owszem, to częściowo się działo w pewnych momentach, ale głównie to była armia regularna. Płatna, no czasami płatna, że tak powiem, z kieszeni obywateli, do których zajechali Konfederaci, ale generalnie mieli swoje żołdy. Jak Kitowicz zapisał, sam Konfederat i sekretarz jednego ze sztabów, napisał, płaca Konfederatów była taka, marszałek brał co chciał, a oprócz tego ileś tam złotych pensji. No więc tak to po polsku trochę bywało i to było wojsko regularne. Byli tacy, co potrafili tym wojskiem zarządzać i wyćwiczyć sobie karne oddziały. To był Kazimierz Płaski przede wszystkim. Nie tylko on, ale on przede wszystkim. I to był świetny dowódca. Zresztą wiadomo, jak sprawdził się w Stanach Zjednoczonych. I był taki dowódca, który nazywał się Józef Zaremba, który był też świetnym dowódcą i utrzymywał swoją armię, dlatego że nigdy się nie bił, jeśli mógł. Po prostu oszczędzał armii, bo wiedział, że w starciach nie za dobrze, natomiast potrafił oblec Rosjan, pościgać niektórych trochę i zaszachować ich. W tym był doskonały, opanował całą Wielkopolskę, natomiast wiedział, kogo ma. No, nie miał doborowych oddziałów przeważnie, natomiast to były regularne oddziały, miały swoje kwatery rozpisane, przemieszczał się z nimi, dysponował nawet artylerią, także to była ciekawa rzecz. No, jedyny wielki sukces, który mu się wydarzył, to nie powinienem takich rzeczy opowiadać w gruncie rzeczy, bo to rzeczywiście jest kompromitujące. Niektórzy moi znajomi, rekonstruktorzy zwłaszcza, historycy niekoniecznie, ale rekonstruktorzy zachwyceni husarią mówią, po co śpiewać o tych fatalnych czasach, kiedy są takie, do których sięgać trzeba. No ale jest to też jakaś nauczka, poza tym jak świadczy Mickiewicz, Pan Tadeusz jest bohaterskim poematem, kończy się przecież wojnami napoleońskimi, kiedyśmy bili Rosjan, ale z drugiej strony jest też poematem, który opowiada o przypadłościach trapiących szlacheckie społeczeństwo. No więc ten wielki sukces Zaremby, a ja zaraz zapiszę, zaśpiewam Państwu korespondencję Zaremby. Otóż znam teraz człowieka, który właśnie korespondencją Zaremby się zajmuje i to na poważnie i robi z tego doktorat. No więc to jest bardzo też ciekawe, co tam z tego wynika, bo to była korespondencja w różne strony. Tutaj będzie korespondencja z rosyjskim dowódcą Drewiczem. Otóż jedyny duży sukces, który się zdarzył temuż Józefowi Zarembie, opowiadał o tym Jędrzej Kitowicz, jak powiedziałem, no, taki opisywacz naszych obyczajów, jednocześnie wtedy konfederat, sekretarz samego Zaremby, ale proszę Państwa, człowiek strasznie złośliwy. Znaczy, jak on mógł coś powiedzieć złośliwego, uszczypliwego, to o każdym powiedział. O tych, których lubił, o tych, których nie lubił. Ulubiona moja anegdota jest o polskich panach tamtych czasów. Koniec 18, znaczy to są czasy saskie akurat i później. Wielcy panowie. No, szanowny czytelniku, trzeba pamiętać, że on tego nie opublikował, zostawił w rękopisie. Szanowny czytelniku, wielcy panowie w Polsce. Właściwie w Polsce nie ma już wielkich panów. Mowa o arystokracji, prawda, i magnatach. Nie ma już wielkich panów. Ci bowiem, co są, to po większej części synowi nauczycieli muzyki i rysunku. Ale niech łaskawy czytelnik zachowa to dla siebie. Nie było to prawdą, aczkolwiek obrazowało stan obyczajów tamtej epoki rozwiązu i to prawda. Natomiast w tym przypadku opisał swojego własnego dowódcę, który zmierzając pod kościa, nagle na czele trzech dużych kolumn konfederackich, jedna szła środkiem, gościńcem, drugie szły bocznymi gościńcami w odległości pewnie 100 metrów, nie wiem, czy więcej. No i miał tam 1000 ludzi, czy więcej. Otóż nagle trafiają na 200 kozaków, którzy właśnie wyjechali z kościana i jedni drugim w oczy patrzą. A to oczywiście mówi, tu rekonstruuje, może nie wszystko dokładnie pamiętam, Józef Zaremba mówi natychmiast naprzód w nich, a kozacy tak samo, naprzód. No i mówi, taki był tego skutek, że wszyscy na Konfederaci na hasło naprzód w nich zawrócili konie i popędzili nazad z krzyczącym w niebogłosy Zarębą zawracaj, bij! I wszyscy tak samo krzyczeli, uciekając ile sił. Za nimi ci kozacy.
których było stosunkowo niewielu, ale wiadomo było, że oni zawsze jak atakują wtedy, no to mieli przewagę niestety. Byli z doświadczonymi wojakami, tu w większości byli ludzie mało doświadczeni. Ale proszę Państwa, były jeszcze te dwie pozostałe kolumny. Otóż do nich też dotarła wiadomość, że trzeba uciekać. Zawrócili i zaczęli uciekać, ale z pewnym opóźnieniem. I stratowali kompletnie tę garstkę Rosjan. No, kilkuset. Otóż wszyscy byli przekonani, że to jest taki wielki fortel Zaremby. Może był, ale Kitowicz przedstawił to nie jako fortel, tylko mówił, że Zaremba oczywiście na początku nie chciał tego przyjąć do wiadomości, ale kiedy widział, że wszyscy tak mówią, to się z tym zgodził i głosił swoją chwałę. To nie jest wesoła anegdota. Można by powiedzieć, że straszna. Ale nie wiem, dlaczego Polacy lubią straszne opowieści o sobie i śmieją się z tego. Myślę, że wszystkie narody do pewnego stopnia to mają, ale chyba Polacy w znacznym stopniu przewyższają niektóre w tym samobiczowaniu się. Gorzej, jeśli weźmiemy to na poważnie i będziemy się w to bawić. Myślę, że na razie nam aż tak bardzo nie grozi i tak wychodzi nam nieźle. Ale jak świadczy Piłsudski, Dmowski i inni, udało się. To kolejna anegdota, ja powinienem grać, wiem, a nie opowiadać anegdoty, ale to za chwilę. Otóż, proszę Państwa, czasy odzyskania niepodległości to czasy, kiedy role się odwróciły. I przykładem tego jest Powstanie Wielkopolskie, które też będziemy świętować w jego rocznicę setną. A tu mam coś do powiedzenia jako Wielkopolanin. To za chwilę. Usiadł Zaremba przy starym dębie, bo Drewicz listy przysłał Zarembie. Zaremba czyta, widać po minie, że wnet odpisze mu po łacinie. Nie mogą spotkać się osobiście, zatem jedyny ratunek w liście. Listy w rozłące są panaceum, czas by je wydać w Ossolineum. Gonię pana od kościana, jak dogonię może być kaszana. Przynotę ci w moje sieci, pan wleci, hej! Naskocz mi na ogonek, już jestem kołowronek, a pan jesteś jelonek i trzonek, hej! Nie mam pana zatumana, przecie wasza sprawa przeklapana. Nie żyj w stresie, poddajże się i nie bądź drań. Jestem innego zdania, lecz skoro pan nakłania, zacznijmy rokowania, u płota stań. Drewicz z Rawicza skoczył do czacza, Zaremba z czacza do chocza zbacza. Drewicz go w choczu skleszczyć chciał spiesznie, ale Zaremba stanął już w lesznie. Drewicz tam w środę biegł w niepogodzie, ale Zaremba był już we środzie. I tak od śmigla aż do swarzędza Drewicz z Zarembą czas miło spędza. Panie Polak, idzie zima, takiej zimy żaden nie przetrzyma. Będziesz bosy, sinonosy, rwał włosy z łba. Proszę cię, mów za siebie, ja zawsze się wygrzebię, a ciebie podły zdebie, mróz zdybie. Hu-ha! Pan uparty, to nie żarty, w końcu przyjdzie zwarcie koło warty. Lekko skuty, zrobisz w buty i spłyniesz pan. Rozważę to uprzejmie, pomyślmy o rozejmie, uniżone ukłony dla żony pan. Czy pan, panie, nie przestanie? Niech pan, panie, weźmie na wstrzymanie. Bez trzymanki stawaj przyranki, no ale w mig! Sam tego chciałeś, kocie, już jesteś na wylocie. Czeka cię bezrobocie, la, la, zyk, zyk. W ten sposób Drewicz całe dwa lata poza Zarembą nie widział świata, lecz od zgrzytania straciwszy zęby, zaprzestał listy słać do Zaremby. Szwabom przekazał inteligencję, ci mieli niższą inteligencję. Zaremba stracił więc motywację, no i szlak trafił Konfederację.